Kontynuujemy serię zwaną Konflikt, Spór. Przechodzimy teraz do lekcji numer 5, Istota konfliktu. Nasz tekst pisma to Jan 17, 1 do 18. To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina, uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie. Jak Mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których Mu dałeś. Oto jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Ja Cię uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. A teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego, tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś, ze świata. Twoimi byli i mnie ich dałeś, i strzegli słowa Twojego. Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od Ciebie pochodzi, albowiem dałem im słowa, które mi dałeś, i oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, i uwierzyli, że mnie posłałeś. Ja za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są Twoi i wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje i uwielbiony jestem w nich. I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie i ja do Ciebie idę. Ojcze Święty, zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my. Dopóki byłem z nimi, są na świecie, zachowywałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, i strzegłem, i żaden z nich nie zginął, prócz syna zatracenia, by się wypełniło pismo. Ale teraz do Ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. Również przeczytamy 1 Tymoteusza 3,16. Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzono w Niego na świecie, wzięty został w górę do chwały. Zauważcie, że słowo przetłumaczone w tym fragmencie jako pobożność jest unikalne w Nowym Testamencie. Nie jest to słowo powszechnie używane do określania uczucia pobożności, ale oznacza ono boską naturę. Poprawne tłumaczenie powinno brzmieć: wielka jest tajemnica boskiej natury, która jest widoczna w ciele. Wspominam o tym, gdyż usuwa to trudności zwykle związane z tym urywkiem. Efezjan 5:30-32. Gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. W tych dwóch ostatnich miejscach z 1 Tymoteusza i Efezjan mamy interpretację 17 rozdziału Ewangelii Jana. Jeśli weźmiemy ten tekst z Tymoteusza i porównamy z 17 rozdziałem Jana, to zobaczymy tam podwójny związek. Po pierwsze, związek osobisty z Chrystusem, a po drugie, związek z tymi, którzy tworzą Jego Kościół. Boska natura została objawiona w ciele. Nie ma wątpliwości, że to dotyczy Chrystusa. Jan 17,8 wyraźnie nawiązuje do tego faktu. Oni uwierzyli, że mnie posłałeś. Fragment ten dalej odnosi się do Kościoła.
I chociaż jeszcze nie objawia późniejszych pism Nowego Testamentu, wyraźnie widzimy tu prawdę, która się wypełni. Ja w nich. Wiersz 23. Jeżeli ci, którzy uwierzą, zajmą swoje miejsce w ciele, to staną się naczyniami świadectwa. Później apostoł wyraża to w ten sposób. 2 Piotra 1:4. Przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. My nigdy nie staniemy się takimi jak Bóg, ale prawdą jest, że ta wielka i wspaniała rzeczywistość, do której jesteśmy powołani, tworzy jedno ciało na mieszkanie dla Chrystusa. Dla Chrystusa, o którym jest napisane, że boska natura była w nim zamanifestowana w ciele. Przez to Bóg mówi, że na świecie ta manifestacja nie powinna ustać wraz ze wstąpieniem Chrystusa do chwały. Tak jak On był na świecie, tak my jesteśmy na świecie. Jak Ojciec Go posłał, tak On posłał nas. Bożym zamiarem jest, aby w Jego ciele nadal manifestowała się Jego boska natura, tak jak manifestowała się w Nim samym. Jest to wspaniałe powołanie. Takie rzeczy są zawsze testem, jak również świadectwem. Pan stale chce stawiać swój lud twarzą w twarz z prawdziwą naturą ich powołania i wymaga, by Jego lud sprostał temu powołaniu. Powołaniem Kościoła tu na ziemi jest trwać i dawać świadectwo żywej obecności Pana. To może brzmieć jak elementarna prawda, ale nie jest tak, jeżeli zobaczymy, jak sprawy naprawdę dzisiaj wyglądają. Ktoś może pomyśleć, że dzisiaj celem Kościoła na ziemi jest odprawianie nabożeństw religijnych i prowadzenie wszelkiego rodzaju dobroczynności, by utrzymać religię na ziemi. Wiele można by o tym powiedzieć. Kościół w Nowym Testamencie jest powołany dla utrzymania świadectwa żywej obecności Pana Jezusa Chrystusa. Nic, co jest mniejsze od tego, nie daje powodów, aby nadal być i nazywać się Kościołem. Kiedy spotykamy się, zawsze powinna być widoczna żywa obecność Chrystusa pośród nas. Zostaliśmy usprawiedliwieni w duchu. Co to znaczy? Jak Pan Jezus został usprawiedliwiony w duchu? Przez Jego zmartwychwstanie. Usprawiedliwienie Pana Jezusa można znaleźć tam, gdzie Bóg wzbudził Go z martwych. Wszystko, co On mówił o sobie, zostało udowodnione, kiedy powstał z grobu. 1 Piotra 3,18 mówi, że został ukrzyżowany w ciele, a ożywiony w duchu. W odpowiedzi na tą śmierć, Bóg interweniował i wzbudziwszy go z martwych, Bóg go usprawiedliwił. To jest właśnie usprawiedliwienie. On stanął z Bogiem w miejscu, gdzie grzech i sąd, na który zgodził się dobrowolnie, został usunięty przez krzyż. On jest usprawiedliwionym. Sprawiedliwy Chrystus to sprawiedliwość i świętość inna niż ta, która była w Nim wrodzona. Dotyczy to sprawiedliwości i świętości, która jest Jego, kiedy został uczyniony grzechem i wziął na siebie grzech i sąd. By Bóg stał się sprawiedliwym i usprawiedliwiającym wszystkich, którzy wierzą. Gdzie w Ewangelii Jana 17 znajdujemy zmartwychwstanie?
W wierszu drugim czytamy: jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których mu dałeś. Nie ma życia wiecznego poza Chrystusem, który został wzbudzony z martwych. On mówi tam tak, jakby był już wzbudzony z martwych. Jak często w tym rozdziale Pan używa zdania, których mi dałeś? Jezus daje trzy rzeczy tym, których dał mu Ojciec. W wierszu drugim on daje im życie wieczne. W wierszu szóstym on objawia im imię Ojca. W wierszu ósmym on daje im słowa od Boga. On daje im życie wieczne. Życie wieczne jest owocem Jego śmierci i Jego zmartwychwstania. Jakie jest więc powołanie Kościoła? Został on powołany, by utrzymywać w tym świecie świadectwo o życiu, które zwyciężyło śmierć. Tak powiedziane jest w Jana 17:14. O świecie, który nienawidzi sprawiedliwości, świat ich znienawidził. A w wierszu 15 Jezus mówi: nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Słowo zły jest rodzaju męskiego i jest tu mowa o tym złym. Tu mamy tego złego i również świat, który nas nienawidzi, a każdy duchowy człowiek powie wam, że końcowym efektem tego jest śmierć. Duch i moc śmierci otacza lud Boży. To jest to, o czym mowa jest w tym wierszu. Pan nie prosi, by Jego lud był zabrany ze świata, ale by zachował świadectwo pomimo oporu i nacisku ducha tego świata. Nadrzędnym wezwaniem dla wierności Kościoła w Jego służbie i Jego powołaniu jest to, czy Jego stan odzwierciedla świadectwo, że nie został pokonany przez duchową śmierć. Musimy stosować to indywidualnie, gdyż jeżeli żyjemy w jedności z Chrystusem, to jesteśmy członkami Jego ciała i to, co mówimy, odnosi się do nas indywidualnie, jak i zbiorowo. Nie wszyscy możemy korzystać ze zbiorowej społeczności ludu Bożego. Niektórzy mieszkają w miejscach osamotnienia. Dlatego to słowo odnosi się do nas wszystkich. Pan postanowił, by Jego lud, bez względu na to, czy może zgromadzać się razem i korzystać z tego w całej pełni, czy też jest rozproszony i odizolowany, miał w sobie moc życia, które przenika moc śmierci. Taka jest wola Boża. Jeżeli taka jest objawiona wola Pana, to uznajmy wszyscy to, że takie życie jest możliwe i wskazane, a następnie całym sercem stańmy za tym i trzymajmy się tego tu i teraz. To, co powiedzieliśmy dotąd, zgadza się z listem do Efezjan i z jego pełnym objawieniem. Czytamy zatem Efezjan 1:19-21. Jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. Musimy mocno za tym stać, gdyż to jest świadectwo Pana Jezusa, usprawiedliwionego w duchu. Czym jest zatem usprawiedliwienie Kościoła? Jest to stanie na gruncie zmartwychwstania i manifestowanie zmartwychwstałego życia. Jezus po zmartwychwstaniu był widziany przez aniołów,
Jaki ma to związek z Kościołem? Czytamy w liście do Efezjan 3:10. Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Nie ma wątpliwości, że odniesienie do zwierzchności dotyczy zarówno nieupadłych istot niebiańskich, jak i upadłych, demonicznych. Aniołowie świadczą o tym, co Bóg czyni przez Kościół. Jest tu wyraźnie powiedziane, że Bóg uczy zwierzchności i moce o sobie poprzez swoje działania w Kościele. Kiedy nieprzyjaciel próbuje nas poniżyć i pokazuje na każdy nasz upadek, pamiętajmy, że poprzez nasze chodzenie z Bogiem wykonujemy wielką służbę dla mocy i zwierzchności. Jest służba, którą wypełnia Kościół, czy to poprzez usługi na nabożeństwach, czy też inne rodzaje kościelnej aktywności. Bóg wykonuje coś tam poprzez swoje postępowanie z Kościołem tu. W Jana 17:21 czytamy: aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Świat zaczyna więc wierzyć na podstawie tego, że widzi w Kościele Bożą obecność i jedność. Ludzie nie będą wierzyć w Kościół ani ufać Kościołowi, jeżeli nie będzie tam manifestacji Ducha Chrystusowego i wzajemnej miłości. Niech Bogu będzie chwała. Niech będzie błogosławiony ten, który jest prawdziwy i realny w swoim ciele. Nie wszyscy zaśniemy, ale zostaniemy przemienieni. W jednej chwili, w mgnieniu oka, na głos trąby, będziemy pochwyceni na spotkanie Pana w powietrzu. To może być nie tak bardzo odległe, jak niektórzy myślą. Dla ludu Bożego, czym prędzej, tym lepiej. Nasze serca prawdziwie wołają: przyjdź, Panie Jezu. Nadchodzi dzień, kiedy usunięte zostanie wszelkie zło z tego miejsca. Nie będzie już więcej wojen, nie będzie już więcej nienawiści, nie będzie grzechu. Co za dzień, co za wiek. Bóg unicestwia zamysły człowieka i tym samym oznajmia, że Jego Słowo trwa na wieki. Odwieczne Boże Słowo to jedyna rzecz, która jest wieczna. Będziemy pochwyceni w chmurach na spotkanie Pana w powietrzu. Będziemy przyjęci do chwały. Jego przeznaczenie będzie naszym przeznaczeniem. Halleluja!